jest kawał namiotu, naprawdę. No jest trochę przestrzeni. No jestem w szoku, ogromny. Ogromny, naprawdę, jaki wysoki. 3,20. Dobra, to było moje pierwsze wrażenie. Drugie jest takie, że jest ciepło w środku. No jest ciepło, ale to akurat źródłem ciepła jest w tej chwili koza. I rzeczywiście, nawet jak jest na zewnątrz, powiedzmy 6 stopni, teraz jest trochę cieplej, to ona wciąż daje radę. Mhm. I ona ogrzewa cały ten namiot? Ona ogrzewa cały namiot, ale trzeba pamiętać o tym, że ogrzewa dopóki się podkłada. Więc jeżeli o godzinie 12 pójdziemy spać w nocy, to ona sobie jeszcze 3 godziny podziała, ale o 3 rano, no, zrobi się tu całkiem zimno. Ale tak patrzę sobie, w jaki sposób to jest urządzone. No, trochę się czuję jak na takim safari, co? No i myślę, że to jest trafne odczucie. To jest trochę Afryki na warmi, a w każdym razie staraliśmy się, żeby tak było. Więc są batiki afrykańskie, jest dużo kolorów. Trochę mebli kolonialnych, trochę mebli robionych metodą ręczną z tego, co tu dookoła nas rośnie. Także jest to taki trochę eklektyczny miks. No wystarczy spojrzeć na przykład na to, jak łóżko jest zasłane, dlatego że kapa, powiedzmy, jest afrykańska, ale poduchy już w polne kwiaty. Ewidentnie polskie. Tak jest. Dobrze, czy ja bym mogła sobie zajrzeć tam do tej łazienki? Oczywiście. Bo to pani pewnie też urządzała, co? Bardzo, może pani bardzo proszę. Przesuwne czy otwierane? Otwierane. Ej, no to też naprawdę jest bardzo duża łazienka. Prawda? No przynajmniej wystarczająco duża. No zdecydowanie, jest i toaleta, i prysznic, wszystko się zgadza. Dużo drewna, nie boicie się państwo? Trochę się boimy i tak naprawdę to, że właśnie pewien lęk temu towarzyszy, widać po podłodze. Mhm. No drewno nie wytrzymało którejś jesieni i zimy i stąd pojawiła się konieczność zamiany drewna właśnie na te kamyczki. Po prostu wilgoć i nasz klimat jest naszym wrogiem. No, sprzymierzeńcem, no może latem jest. Wobec czego no, każdej wiosny po przeglądzie tego, co zgniło, co spróchniało, co spleśniało, zabieramy się do roboty.